opowiem historię, jakich mało w tej historii. Życie pewnej dziewczyny na maksa się zjebało. Szła sobie przez ciemną ulicę, ale dobrze wiedziała, że o tej porze chodzić jest niebezpiecznie. Gdy tak szła, czuła na sobie czyj wzrok, nie był on pozytywny. Szedł za nią facet cichy i zwinny, który za każdym razem pokutował za swoje winy. Obskurny, lecz twarz gliny, był on twardy i cierpliwy. Znał on każdy zakamarek tej ulicy. Gdy tak szła, odciągnął ją do klatki, a następnie do piwnicy. Zatkał jej usta, żeby nie krzyczała i na pewno złego zakończenia by nie chciała. Lecz to już od niej nie zależało, gdy dostała w twarz. Nagle otępiała i zemdlała, obudziła się, była przywiązana do łóżka. Głowa ją bolała, leżała naga i oniemiała. W pokoju było zimno, a już na pewno nie miło. Ognisko w wielkim czarnym piecu ledwie się tliło, gdy nagle weszło pięciu typa, co zdziwienie patrzyła na ich twarze. Rzeczy, jakie z nią robili, do końca życia nie wymarzę. Myślała, czemu Bóg daje jej taką karę, że została w takim bagnie. Codziennie dawali jej inne zadanie, kopanie, bicie, szarpanie. Tego było za wiele, kiedy chciała uciec, oni ją łapali i bili jeszcze mocniej. Myślała, że nie wyjdzie, stamtąd nie ucieknie. Pisała kreski każdego dnia, w zeszycie miała dosyć ciągłe ruchanie. Już traciła nadzieję, odliczała każde dnie, że kiedykolwiek się stamtąd wyrwie i znowu wtapia się w ten gęsty dym od papierosu. To jest tak samo jak oglądanie filmu w kinie. Nie miała już sił, myślała, że tam zginie, gdy nagle słyszy krzyki, jakieś strzały. Z koleżanką w pokoju obie się zasrały, gdy nagle cisza, otwierają się drzwi, a dziewczyny jak najbardziej mogły naprężyły brwi, gdy zobaczyły znaczek policji. Myślały, że to żarty, że znów będą brały udział w jakimś dzikim party. Podszedł policjant do dziewczyn mówiąc: to już koniec, już wam nic nie grozi. A one jak najmocniej umiały, wyskoczyły w górę. Obydwie wzięły metalową rurę i waliły gwałcicieli po głowie i srały na nich, jakby chciały ugasić ogień. Miały oczywiście do tego prawo, bo były przetrzymywane. Jedną wiosnę niecałą podwieźli je do domów, wrócili do rodzin, lecz niedługo naszej bohaterce potomek się narodził. Na widok dziecka krzyknęła: ja pierdolę! I nagle odeszła, leżąc na ginekologicznym stole. Robin, Robin, tak to robi.